Dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że już mnie słychać. Poczekam, aż się pozbieracie tutaj. Dacie znać, że mnie widać i słychać. Jeszcze tutaj wycinam ostatnie elementy potrzebne do kartki. I zaraz będziemy zaczynać już transmisję. O, pojawiają mi się pierwsze osoby. Bardzo się cieszę. Witam Was serdecznie. Jeszcze chwileczkę poczekamy i zaraz będziemy zaczynać. Dawajcie znać, czy mnie słyszycie. O, widzę, że się pojawiacie. Super, super. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że mnie słychać. O, witam. Cześć, Lidia. O, bardzo się cieszę, że już Was widzę. Super. Jeszcze momencik poczekamy. I zaraz będziemy mogli zaczynać. O, hej, Beata. Cześć, Daria. O, słychać dobrze. Dzięki. Super, bardzo się cieszę. O, cześć, Beata. Dziękuję, że piszesz, że też słychać. Super, super. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zaraz zaczniemy. Dawajcie znać, jak Wam sobota mija, jak tam przygotowania do świąt. O, Maria, witam. O, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście. Ja tutaj jeszcze szybciutko szykuję listeczki. I już zaraz będą gotowe. Mam nadzieję, że jeszcze kilka osób się tutaj pojawi. Jest Was coraz więcej. Bardzo się cieszę. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Wszystkie moje listki są już gotowe. Jest Was coraz więcej. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi do pracy. Czy ktoś będzie dzisiaj razem ze mną robił kartkę, czy będziecie tylko oglądać? Róża, witam. Cześć, cześć, bardzo się cieszę, że jesteście. Szukam tych papierów. To jest Lily Flowers 02, jest konkretnie ten arkusz, ale cała kolekcja Lily Flowers. Witam, Iwona. Super, cieszę się, że jesteście. Powoli chyba będziemy sobie zaczynać. Dzisiaj zrobimy, zacznę od tego, że się przedstawię. Tutaj Titinka, czyli Justyna. Dzisiaj zrobimy kartkę na ślub. O, tutaj ktoś pisze, że robi karteczki i zerka. Super, bardzo się cieszę. Bo zdecydowałam się, że będziemy robić już dzisiaj kartkę na ślub, bo mam nadzieję, że wszystkie Wasze kartki i prace wielkanocne są już gotowe i wysłane. Więc żeby już Was tutaj nie męczyć znowu wielkanocnymi tematami, które możliwe, że już macie pozamykane, chciałabym przejść do następnej okazji, która się również teraz zaczyna, czyli do ślubów. Będzie ich na pewno teraz sporo, więc kartki będą się cieszyły powodzeniem. Zrobimy taką kartkę na papierze eko. Karteczka ma format DL, czyli 10,5 na 21, i jest bardzo, bardzo prosta. I będziemy ją sobie teraz razem tworzyć. Będzie nam potrzebna baza do DL-ki. U mnie jest kraftowa, biały papier i papier z kolekcji Lily Flowers 02. I już go sobie docięłam. I żeby było jasne, jest tak, baza jest 10,5 na 21. Biały papier jest 10 na 20,5. I papier z kolekcji Lily Flowers jest 9, prawie i pół na 20. Więc to wszystko delikatnie będzie, jakby będzie coraz mniejsze z delikatnymi rameczkami. I zaczniemy od tego, że przykleimy bazę. Tutaj nie będzie się nic działo, nic nie musimy chować pod spodem, więc to jest tylko kwestia sklejenia tych kilku najważniejszych kartek. Użyjemy do tego oczywiście kleju magicznego. Beata napisała, że tylko ogląda. Bardzo się cieszę. Dobrze.
naklejamy, widać, nie widać. Naklejamy biały papier na bazę. Stawiając w miarę równe rameczki. Dobra. Pierwszy element jest. Teraz naklejamy Lily Flowers na bazę. Podstawa naszej kartki jest w tym momencie gotowa. Ja środek sobie ozdabiam już później, zazwyczaj robię to w ten sposób, że, aha, nie wiem czy widzicie, czy się za bardzo światło odbija, że jest papier bazowy, jest biały. Tę stronę zależy, czy ktoś sobie życzy, czy nie. Różnie to wygląda. To jest na razie kartka taka bardzo uniwersalna, czekająca na chętnych. I tu będzie druga taka. I co jest teraz kolejnym elementem? Będzie nasz stempel. O, jest Ewa, jest Grażyna, bardzo się cieszę, że jesteście, witam Was serdecznie. Stempel odbijamy przy pomocy bloczka akrylowego. Ten stempel to jest ten gumowy stempel lasy rowelowe. Dobrze, to jest STM 18313. Tak się prezentuje na żywo. Naklejamy go na bloczek, tak żeby się dość mocno trzymał. I weźmiemy kawałek białego papieru i tusz. Żeby potem móc stemple kolorować, musimy używać tuszy wodoodpornych. U mnie jest to tusz Rangera, wodoodporny. Dość mocno tuszujemy nasz stempel. Nie musicie się obawiać, on się potuszuje w odpowiednich miejscach. I taki potuszowany odbijamy na białym papierze. Tak to wygląda. Teraz tak, stempel sekundkę musi wyschnąć. Dobrze jest w tym czasie przetrzeć sobie przynajmniej nasz stempel bloczek, żeby to nie zasychało. A jeśli macie od razu możliwość umycia, to warto z tego skorzystać. Ja to szybko przetrę na razie chusteczkami. Potem sobie to porządnie wyczyszczę. I przejdziemy do kolorowania. To będzie element, który zajmuje sporo czasu, ale daje fajne efekty. Tak jak już kiedyś mówiłam, ja koloruję flamastrami. Mam ich całkiem spory zapas. Będzie nam tu potrzebny błękit, róż, odrobina fioletu, żółtego i taki delikatny pastelowy na... pastelowy, delikatny beżowy na twarzy. Tutaj flamastrów będzie mnóstwo. Klej na razie zamknę. Dawajcie znać, co tam u Was słychać, jak Wam sobota minęła. I sukienka, i kwiaty jeszcze będą. I włosy żółciutkie. Aha, będą jeszcze włosy pana młodego ciemniejsze, beżowe albo takie brązowawe. Myślę, że stempel już się wysuszył. Mogę przejść do kolorowania. Ja zawsze ten stempel będę wycinać i to będę go tak wycinać, jak widzicie tutaj, dokładnie wzdłuż jego obrysu, więc nie muszę mieć tutaj jakoś bardzo dużo zapasu na kartce. Jeśli chcecie oczywiście go wycinać wykrojnikiem bezpośrednio, to pamiętajcie, żeby sobie nie pomazać dookoła. Ja zawsze testuję na tej samej kartce kolory, jak one wychodzą i czy na pewno to są te, które mi odpowiadają do danej
do danego obrazka, do danej kartki, żeby te twarze wyszły wszystkie tak, jak miały wyjść i tak, jak ja bym chciała, żeby one wyszły. Rzucam flamastrami. Przepraszam Was bardzo. Flamastry są jakieś specjalne. To jest tak. Te flamastry to jest... Ojejku, jak one się nazywają? Aż zapomniałam z wrażenia. Spectrum Noir. Tak, ja je kupiłam. To są flamastry do kolorowania, takie... Często też są do brush letteringu podobne. To są tego typu flamastry. Ale słuchajcie, te są dość drogie, od razu zaznaczam. Mam ich jedną paczkę, taki zestaw. Bardzo fajne są, naprawdę. Ale jakiś czas temu kupiłam sobie wtedy flamastry do przetestowania i one są w takich małych paczuszkach, ewentualnie w takiej większej. I szczerze mówiąc, są bardzo fajne jakościowo jak za tą cenę, bo te małe są za 15 zł, te większe za 20. Więc jeśli ktoś w ogóle jeszcze nigdy nie próbował kolorowania, to warto zacząć właśnie od tych, czy Steady, czy Zakszona, bo naprawdę jak za tę cenę mają niezłą jakość, tylko tutaj niestety dobór kolorów w tych paczkach zostawia dużo do życzenia. Ale jeśli komuś to nie przeszkadza i chce zacząć przygodę, to myślę, że warto od tego zaczynać, a naprawdę świetnie się sprawdzają w pracy z stemplami. Ja zaczynam od kolorowania twarzy. O, to ja, no to pewnie, to słuchajcie. Próbujcie. Jak się nie polubicie, to dużo nie stracicie. A naprawdę, jeśli się polubicie, to w te droższe zawsze można jeszcze zainwestować. I ja koloruję tak, że zaczynam... Dziękuję za sugestie, proszę bardzo. Ja zaczynam od kolorowania tych drobnych elementów i zazwyczaj zaczynam od najjaśniejszych kolorów i idę w stronę tych ciemniejszych. Chociaż czasem już w trakcie kolorowania różnie to wychodzi. Będzie tu chwila taka... może troszeczkę nudniejszy element naszej pracy. Zaczynam od beżu. Delikatnie to cieniuję. Oj, tymi cienkimi końcami. Tak, właśnie, jeszcze tego nie pokazałam. Flamastry z jednej strony mają cienki koniec, który jest super do drobnych elementów, a z drugiej jest ten grubszy, który się sprawdza przy pisaniu takim ozdobnym właśnie, ale też do kolorowania po prostu większych powierzchni. Ja przy tych drobnych stemplach używam tej cienkiej końcówki. Delikatnie tutaj cieniuję, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Tą rękę też troszeczkę pocieniuję. Nie chcę Wam wyjść z głową tutaj w kadr, ale mam nadzieję, że coś widzicie. Starałam się nie odjechać za daleko z kamerą. Tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie to robię. Przy twarzy nie trzeba tego jakoś bardzo akcentować. Można, ale nie trzeba. Tu jeszcze troszeczkę przy oczach. Bardziej to będzie widoczne na załamaniach sukienki czy na garniturze. Myślę, że wtedy to dużo lepiej widać. Zaczniemy, teraz tak, spróbuję zrobić włosy panny młodej. Zrobimy je blond. I znowu zacznę od jaśniejszego. Koloruję bardzo delikatnie. To są nadal te małe elementy, więc nadal je robię tą cienką końcówką. Możliwe, że stempel będzie troszeczkę inaczej pokolorowany niż ten pierwszy, bo szczerze mówiąc nie spisywałam wtedy, którymi kolorami to robię. Tylko po prostu kolorowałam. Zawsze staram się dopasować ten stempel do tych kolorów, które gdzieś na kartce już sobie przewidziałam. I delikatnie to robię. Włosy panny młodej są gotowe. Ręce i twarze Państwa młodych obydwoje są gotowe. Na razie flamastry te poodsuwam. I przejdziemy chyba od razu do sukienki panny młodej. I znowu biorę tutaj 1000 różnych różowych kolorów. Niestety, nie zawsze ten kolor, który jest tutaj, jest dokładnie taki sam już na żywo na papierze. O, ten mi się będzie nadawał na sukienkę. Ten już jest fioletowy. Ten może troszeczkę pocieniujemy. I ten już nie. Tu mam jeszcze odrobinę różu.
Oczywiście z flamastrami robię bałagan totalny. Nie mieści mi się cały w kadrze, więc nie widzicie tego, co tu się dzieje. Przy takim małym stemplu naprawdę sporo ich się używa. Dobrze, to przepraszam Was bardzo. Już nie bujam obrazem. No więc chyba zacznijmy od elementów sukni. Jeszcze sprawdzę, tak to ten. Zrobimy jej tutaj delikatne plecy. Zaczynam znowu od najjaśniejszego elementu. Główna część sukni będzie jasna. Ja wiem, że panny młode mają zazwyczaj białe suknie, ale ten różowy mi bardziej pasuje tu do kartki i będzie się tak delikatnie odznaczał na tym, co się dzieje. Oczywiście możecie tylko pokolorować kontury, zostawić środek biały. To też będzie dobrze wyglądać, będzie się ładnie odznaczać i naprawdę będzie też ciekawy, da to ciekawy efekt. Teraz tym większym, tą grubszą stroną mogę zrobić. O, witam, witam, nowa osoba się pojawia. Grubszą stroną mogę po prostu zakolorować te elementy, które tu zostały. Bardzo delikatnie te wszystkie te flamastry bardzo dobrze kryją, są dość dobrze napigmentowane, raczej tak płyną ładnie po papierze, więc myślę, że spokojnie tutaj możecie szaleć. Zależy też, jak bardzo ktoś lubi intensywnie kolorować. Ja jednak jestem zwolenniczką pasteli, więc nigdy tych obrazków nie koloruję aż tak mocno, ale jak ktoś chce, to oczywiście nie ma przeszkód. Na część sukni, teraz pas. O, już widzę, że jednej części nie zrobiłam. Tutaj na plecach jej nie zrobiłam. Dobrze. Teraz przejdę do cieniowania właśnie tych drobnych elementów tu. Po tych liniach stempla jadę, zostawiając tak jakby delikatny cień. Mam nadzieję, że widzicie to i że jednak aparat tak bardzo nie przekłamuje, że cokolwiek tutaj widać na tym nagraniu. Bardzo, bardzo delikatnie to wszystko obrysowuję. Jeśli chcecie, żeby te kolory były bardziej płynne, można potem jeszcze raz przejechać tym pierwszym kolorem. One się wtedy tak delikatnie ze sobą stopią. Tak, to jest tak zwane blendowanie. Bardzo fajnie to potem wygląda już na gotowej pracy. Możecie po całości, możecie tak punktowo. Naprawdę dobrze to będzie wyglądać. Jeszcze potrzebuję coś, żeby delikatnie ten pas jeszcze mocniej podkreślić. Dobrze. Aha, i tutaj przy włosach robimy wianek. I tutaj też kwiaty już można pozaznaczać. Bo potem będziemy je dalej kolorować. Tymi jasnymi też. Aha. Jeszcze najjaśniejszym troszeczkę. No to nie ten. Tak to wygląda w tym momencie. Nie wiem, czy widzicie te drobne cieniowania. Przejdę teraz do garnituru pana młodego i za chwilę jeszcze do zieleni, które tutaj mamy, do kwiatów i do liści w wianku. Garnitur chciałam zrobić taki błękitny, wpadający lekko w szary, może powiedzmy nawet. To będzie ten kolor. I też go bardzo delikatnie tutaj kolorujemy. Zaczynamy od tych najmniejszych elementów. Tutaj element krawata. O. I
Im więcej warstw flamastra nałożycie w danym miejscu, tym oczywiście będzie ciemniej. Więc jak chcecie podkreślić jakieś takie elementy, jak załamanie garnituru, jak na przykład właśnie gdzieś przy mankietach, czy coś w tym stylu, to jest bardzo fajny sposób, żeby po prostu kilka razy w jednym miejscu przejechać. Naprawdę proste, ale bardzo efektowne. A tu jeszcze jedna falbanka sukni nam została nieruszona. O. Tutaj troszeczkę ciemniejszym kolorem załamanie garnituru. Jest troszkę zabawy z tym kolorowaniem. Ja jakoś nie polubiłam się ze stemplami, jedynie listki. Powiem Wam szczerze, że ja dopóki nie kolorowałam stempli, to praktycznie ich nie używałam. Czasem zdarzyło mi się zrobić jakieś embossingi czy coś, ale to było bardzo rzadko. Od czasu jak nauczyłam się kolorować, naprawdę to zmieniło moje życie w kontekście kartek. Więc naprawdę polecam spróbować, jeśli macie taką okazję, czy możliwość, czy pójść na warsztaty, zobaczyć jak to się dzieje, naprawdę warto. Tak to wygląda w tym momencie, z bliska. Zrobiłam szare buciki. Tego buta i tak nie będzie widać pod kompozycją kwiatową, ale jakby gdzieś wystawał, to chciałabym, żeby jednak był pokolorowany. No i teraz przechodzę jeszcze do liści i wianka. I włosów pana młodego. Włosy zrobimy brązowe. Jeden jest za ciemny. O! Tak, mówiłam, że będę rzucać flamastrami. Myślę, że ten będzie lepszy. Tak, to będą włosy pana młodego. I teraz tym ciemniejszym zrobię delikatne cieniowania. Dobra. Takie paski mi wyszły za bardzo. Jeszcze raz tym jaśniejszym przejedziemy. Troszeczkę to zblendujemy. Nawet jeszcze trochę, jeszcze jaśniejszym to spróbuję. Jakieś ciemne te włosy, mam wrażenie, że wyszły. No ale dobrze, tak to teraz wygląda. I jeszcze tylko liście i kwiaty, i liście w wianku, tak, liście w bukiecie i w wianku. I zacznę oczywiście od tych najjaśniejszych. Za chwilę będę dodawać ciemniejsze. Tutaj też. Jeśli ktoś nie lubi kolorować flamastrami, to oczywiście można to robić kredkami akwarelowymi, po prostu akwarelkami, tuszami. Opcji jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, więc każdy coś na pewno dla siebie znajdzie w tym temacie. Warto spróbować, warto zobaczyć, testować, czy to się sprawdza Wam, czy nie.
flamastry się bardzo fajnie tak rozpływają i łączą. Tak to wygląda w tym momencie. O, proszę. Stemple to nie moja bajka, ale lubię popatrzeć, jak inni kolorują. To cieszę się, że ktoś to lubi, bo bałam się, że trochę Was tym zanudzę. Hej Ewa, cześć. Dobrze. Można uznać, że stempel jest pokolorowany. Ja tylko zbiorę odrobinę flamastry, bo teraz nie będę miała gdzie się tu ruszyć. Potem zaraz pokładam, a teraz tylko poprzekładam, żeby mieć gdzie tutaj działać. Dobrze, możemy przejść dalej. Mam już przestrzeń do pracy na biurku. Teraz wycinam stempel. Tu już nie ma żadnej większej filozofii. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to można kolorować i kolorować w nieskończoność, cieniować, blendować i dalej się tym bawić. Ale do bardzo pastelowej kartki, do tych beży i do tych jasno-różowych lilii, no nie chciałam już robić mocniejszych kolorów na stemplach, no bo to by po prostu nie pasowało. Tak się to prezentuje. Jest jeszcze jeden element, o którym bardzo często zapominam, czyli biały taki cienkopis, żelopis. Tym białym podkreślam jakieś drobne takie elementy, czy właśnie na sukience, czy gdzieś na garniturze, na włosach, na kwiatach. To wtedy dodaję takiej głębi obrazu, może bym powiedziała. To nie wiem, czy to nie za dużo już, ale bardzo fajnie podkreśla pewne elementy. Coś tu się zaczyna dziać wtedy. Troszeczkę, kilka takich małych, drobnych maźnięć. Nie wiem, czy to widać. Kilka takich maleńkich, białych kreseczek. Troszeczkę się to zaczęło mienić. Teraz stempel musi poczekać, znaczy nie musi, on już jest jakby wysuszony, jest gotowy, ale musi zaczekać, aż zrobię pozostałe części kartki. I tutaj nam będzie potrzebna wycinanka z wykrojnika. Oczywiście, jeśli nie macie wykrojnika, możecie to spokojnie zastąpić jakimś wiankiem. Miałam tu gdzieś dla przykładu wianek, żeby Wam pokazać, jak to się mieści. Tylko nie będzie go położyłam, o tutaj. To jest wianeczek, ten z tymi liśćmi tymianku. Nie musicie ich używać, ale w tej chwili możecie go gdzieś pod kompozycją mieć czy coś. I zobaczcie, można spokojnie na ten wianek nakleić na czerwony, na jaki czerwony, wianek podkleić na biały papier i wtedy zrobić to w ten sposób, czy nawet użyć go odwrotnie, żeby te liście były elementem kompozycji potem. Tak można użyć wianka. Ja jednak użyję dzisiaj serwetki z wykrojnika. Już Wam pokazuję, co my z tym dalej robimy. Biorę kawałek białego papieru. Wycinam. Maszynkę mam już poza kadrem, po prostu nie będę tutaj jej wkładać. Ja używam Big Shota. Proszę bardzo, jest wycięte. Oczywiście dziureczki powypychać trzeba, żeby to się pięknie prezentowało. I będzie można to dalej układać szybciutko.
zobaczcie, już za moment nasza wycinanka będzie gotowa. O, napisałyście, że widać. Mam nadzieję, że to było o tych białych paseczkach. Bardzo się cieszę, że widać. Niestety ja nie mam aż tak dużego podglądu, żeby móc to określić. I teraz robimy tak. Wycinanka jest gotowa. Na to idzie stempel. I na to dopiero będzie szła ta kompozycja kwiatowa. Robimy to wszystko oczywiście na dystansach. Ja tutaj mam taśmę piankową. Wezmę nożyczki. I przyklejamy. Robimy to tak mniej więcej na wysokości 2/3 kartki, żeby na dole się zmieściła kompozycja. Na górze zostawiamy tę piękną, ten piękny kwiatowy wzór, żeby to nam się tak ładnie komponowało. Te liście będą delikatnie zachodzić na kwiatowy wzór. Również są białe, więc to super tutaj wygląda. To jest równo. Nie chcę Wam tu z głową wjechać, ale mam nadzieję, że to równo przyklejam teraz. No trochę wyżej. O, dobrze. Pierwszy element jest. Drugi element to nasz stempel, też na kolejnych piankach. Oczywiście dren sukni też możecie podkleić. Ja tutaj będę jeszcze upychać listki i kwiatki, więc na razie go tutaj nie podklejam za mocno, żeby dało się tę kompozycję budować. To jest ten etap, kiedy mamy już wycinankę i stempel i przechodzimy do kompozycji kwiatowej. Jest ona zrobiona również z kolekcji Lily Flowers, z tych wycinanek z pasków. Już Wam pokazuję. To są takie paseczki, które są dodatkami do kolekcji. I drugi są z liśćmi. Gdzieś to przysunąłam. Jest. To jest ten pasek z liśćmi. Używam obydwu tych liści. I to będzie teraz nasza główna część ozdobna kartki. Ta lilia będzie tu, tak żeby delikatnie też odsłaniać trend sukienki. Paprotkę chciałabym tutaj. Ona tak sobie będzie tu ładnie gdzieś wystawać. I ten muszę dociąć na kilka mniejszych, żeby porobić takie delikatne, małe kawałeczki do wkładania pomiędzy inne elementy tej kartki. Tutaj niepotrzebnie go. O, dobra. Tak, tak. Nie bójcie się ciąć tych grafik, jeśli Wam jest potrzebnych więcej małych liści, to spokojnie możecie ich użyć. One super będą wyglądać, nawet jeśli użyjecie ich tylko w jakiejś części, a nie w całości. Pamiętajcie, że to Wasza kompozycja jest jakby tutaj wyznacznikiem tego, jak korzystacie z tych materiałów, a nie materiały są wyznacznikiem tego, co z nimi zrobić. Ja kiedyś strasznie bałam pociąć czy tekturkę, czy właśnie gotową grafikę, ale teraz już wiem, że naprawdę warto to robić. Teraz tak, to będzie tu, ten duży gdzieś tu, tutaj taki mały gdzieś włożymy. O, ten mniejszy chyba tu będzie dobrze pasował. Tu, tu. Ten może być tutaj. Gdzieś. I tu. Chyba przejdę do przyklejania, żeby mi to nie odleciało i przejdziemy potem do etapu z tekturkami. Myślę, że to jest ten moment. I oczywiście zacznę od lilii. Zrobiłam też na dystansach, tylko na kilku warstwach. Zacznę od środka, potem będziemy podklejać bardziej. Myślę, że dwie spokojnie wystarczą. I lilia będzie w tym miejscu. Tak będzie chyba ok.
Może ciut wyżej. Odrobinkę. O, tu odrobinę wyżej. Dobra. Teraz ta duża gałąź paprotki. Tu troszeczkę ją skrócę. I też na kostce dystansowej. Tym razem już tylko na jednej. W sensie jednej warstwie. Żeby nie było za wysoko, żeby ładnie się pod lilią mieściła. I tutaj jedziemy z tą paproteczką. Bardziej w dół ją skieruję. O, dobra. Tak. Teraz ten duży miał być gdzieś tu. Teraz on tutaj będzie klejem trochę na dole, a na górze mu dam małą kosteczkę, bo będzie tam delikatnie wystawał i żeby się dobrze trzymał. O, są sobie wycięte listki do śmieci. Niedobrze. O, proszę, tu jest pierwszy listek. Ten chyba tu miał być, tak. Tu już kosteczkami małymi kolejne elementy tego liścia poprzyklejam. Tu. Jeszcze zostały mi tutaj dwa elementy tych liści. Też je tu dokleję. I teraz jeszcze przejdziemy do tekturek i napisu. Tutaj i tutaj jeszcze jeden. Tu będzie dobrze. Tu i tu. O, tak to się wstępnie prezentuje. Może jeszcze delikatnie coś tutaj pozmieniam za chwileczkę, ale na razie wygląda to tak. I jeszcze dodamy do tego tektureczki, te piękne liście. To jest zestaw LA22478. One pięknie tutaj uzupełniają kompozycję. Jeszcze kilka ich tutaj dotnę. Mam mnóstwo. Gdzieś położyłam nożyk. Jest. Docinam je tutaj, żeby dołożyć do kompozycji. Jedne, tutaj jeszcze kolejną dużą. Tu zrobimy dużą, gdzieś tu. Może jednak mniejsza tam. Dużą na pewno tu. O, tutaj chyba tym razem ta mniejsza mi bardziej pasuje. O, tutaj. I coś bym jeszcze tutaj dodała. W tym rogu może też taką małą. Chyba tak to będzie dobrze wyglądać. O. Przykleję je
I jeszcze dodamy dla Was jakiś napis. Tu. Gdzieś tu była pęseta. O, jest. Pierwsza część jest. Drugi element też już jest. Trzeci, ten większy, będzie tutaj. Widzicie coś? Widzicie, mam nadzieję. I ostatni element tekturki. Myślę, że więcej tutaj nie będzie potrzebnych. Do uzupełnienia kompozycji fajnie też się sprawdzą te takie maleńkie listeczki. Zaraz Wam pokażę, które. Ja już ich tutaj nie będę używać, żeby nie przesadzić, ale naprawdę też będą dobrze wyglądać, jeśli ktoś z Was je ma. Mówię o tych drobiażdżkach. To jest ELA 22479. Naprawdę fajnie też uzupełniają taką kompozycję, więc jeśli je macie, spokojnie możecie ich użyć. Mi został do naklejenia napis. Tutaj miałam w dniu ślubu. Tu użyjemy młodej parze. Też go nakleję w tym samym miejscu, delikatnie może zasłaniać trochę tekturkę i czytaliście. Naprawdę to nie będzie duży problem. Napis jest. Liście chyba trochę wyjmę jednak na napis. O, w tą stronę. Dobrze. I ostatnim elementem naszej kartki, ale jeszcze nie powiedziałam Wam, skąd jest napis oczywiście. Napis jest z tych pasków. Lily Flowers, dodatek. Tutaj mamy po jednej stronie po angielsku, po drugiej po polsku. To jest z tej strony. Tu były obydwa te napisy. A ostatnim elementem naszej kartki jest delikatne jej takie pozłocenie, sprawienie, żeby się mieniła, tak jak ta. Tutaj jak poruszam, to mam nadzieję, że będziecie widzieć. Trochę się świeci w niektórych miejscach. I robię to glossy accent. I delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie robię takie drobne kropeczki w kilku miejscach. Tu przy wianku, tu na kwiatach. I tutaj na środku tych lilii, tu sam środeczek, te środkowe przełamania tutaj tak delikatnie tym sobie smaruję. Na liściach jakieś takie kropeczki, to wygląda czasem jak woda, na kwiatku też mogą być oczywiście. Kilka dosłownie takich bardzo delikatnych kropek, plamek. Naprawdę fajnie to zmieni efekt naszej kartki. Jeszcze na pasie. O. To musi teraz jeszcze chwileczkę wyschnąć. Jeśli ktoś chce, to oczywiście można tu dodać jeszcze jakieś perełki czy kryształki, ale muszę Wam powiedzieć, że ja lubię bardziej takie te skromne, takie trochę bardziej surowe kartki. Jest mi zdecydowanie bliżej do takiego stylu niż do tych mocno rozbudowanych kompozycji, ale naprawdę
Myślę, że to też dobrze wygląda. I tak się to prezentuje. W tym momencie nasza kartka jest gotowa. Zostawiamy ją tylko do wysuszenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, czy o materiały, czy o narzędzia, których używałam, to oczywiście mówcie. Wszystkie papiery, wszystkie tekturki, stempel, bloczek, te elementy do wycinania są podlinkowane w wydarzeniu, więc możecie sobie spokojnie spojrzeć i od razu kupować konkretne te, których używałam tutaj. Na pewno będziecie bardzo zadowolone z tego, jakie efekty dają. Muszę przyznać, że tych papierów używam już do kolejnej pracy i naprawdę za każdym razem robią wrażenie. Bardzo dziękuję, Ewa, za komentarz. Myślę, że niewiele potrzeba, żeby z tych papierów wyczarować coś naprawdę fajnego i takiego oryginalnego. Kartki są prawie identyczne, różnią się dosłownie układem tych tylko tekturek i tych liści. I troszeczkę lilią, bo chyba jednak jest minimalnie inna. Ale naprawdę wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że stworzycie swoje kartki na wzór tej mojej. Koniecznie dawajcie znać, jeśli takie stworzycie, wrzucajcie na grupę zdjęcia, publikujcie, możecie oznaczać mnie, oznaczajcie też Laserowe Love, jeśli gdzieś będziecie publikować te zdjęcia, na pewno chętnie zajrzymy, zobaczymy Wasze prace. Ja Wam teraz życzę miłego wieczoru, miłego tworzenia i do zobaczenia w kolejnych live'ach. Pa!